Roman Daszczyński, witam w programie Wszystkie Strony Miasta na portalu gdańsk.pl. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zbliżającej się czwartkowej, piątej już sesji nowej Rady Miasta Gdańska, Rady ósmej kadencji. Zaprosiliśmy troje liderów klubów w Radzie Miasta. Przyszło dwoje z trojga. Mamy w studio panią Beatę Dunajewską, witam, szefową klubu Wszystko dla Gdańska, i pana radnego Cezarego Śpiewaka-Dowbora, który jest szefem klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, jest to pierwsza sesja robocza w zupełnie innej, trudnej i zaskakującej rzeczywistości po śmierci pana prezydenta Pawła Adamowicza. Co to oznacza z punktu widzenia, z punktu funkcjonowania Rady, z punktu widzenia radnych? Bardzo ciężki czas dla nas wszystkich, dla gdańszczanek i gdańszczan. Miasto też miało trudne chwile, duża logistycznie do zorganizowania sytuacja, między innymi pogrzeb pana prezydenta. No i chyba się to wszystko jakoś nam poskładało. Bardzo... Tak z ciekawości, gdzie państwo w czasie pogrzebu byli? Ja byłam razem z dużą grupą członków Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska na Ołowiance. Tam oglądaliśmy wspólnie na telebimie pogrzeb pana prezydenta. Ja z kolei byłem wraz z radnymi miasta Gdańska na samych uroczystościach pogrzebowych w Bazylice. W Bazylice. I są to chwile, o których trudno zapomnieć, prawda? Bardzo trudno. Jest to zdarzenie szczególne, chyba bez precedensu wcześniejszego. Tutaj cała organizacja tego wydarzenia była bardzo profesjonalnie zrobiona. Jednostki miejskie znakomicie sobie poradziły z tym niezwykle trudnym zadaniem, kiedy pamiętajmy, że pan prezydent miał bardzo bliskie relacje w zasadzie każdym podwładnym, z każdym pracownikiem. Chciał wszystkich poznać, ze wszystkimi utrzymywał kontakt i myślę, że to było logistycznie dla pracowników Urzędu Miejskiego i innych jednostek bardzo trudne zadanie. Chciałem w tym momencie bardzo podziękować wszystkim, którzy tak profesjonalnie podołali temu zadaniu. Czyli dzisiaj, mówiąc wprost, mimo żałoby trzeba było zakasać rękawy i zasuwać, mówiąc kolokwialnie. Taka jest brutalna prawda, niestety. W tej dzisiejszej sytuacji musimy się powoli zacząć odnajdywać. Musimy pamiętać o przeszłości, pamiętać o tym, co się wydarzyło, ale bardzo powoli przejść do pracy. Mamy w czwartek pierwszą sesję. To będzie sesja bardzo szczególna, pierwsza robocza sesja, ponieważ mieliśmy uroczystą sesję Rady Miasta Gdańska poświęconą pamięci świętej, pamięci pana prezydenta Pawła Adamowicza. Natomiast w najbliższy czwartek będzie pierwsza robocza sesja, na której mamy szereg tematów. Musimy dalej przejść do pracy. Mnie szczególnie bardzo cieszy to, że te wybory były wyborami, w której kampania była bardzo merytoryczna i umowa koalicyjna, którą zawarliśmy, Koalicja Obywatelska i Wszystko dla Gdańska, wspólnie z panem prezydentem świętej pamięci Pawłem Adamowiczem, bardzo konkretnie określają, jakie cele sobie postawiliśmy, i te cele musimy przez tę kadencję zrealizować. Czyli tak, umowa koalicyjna została zawarta za życia pana prezydenta Adamowicza. Tak. I śmierć oczywiście zmienia kolosalnie tę sytuację, ale to wcale nie unieważnia koalicji. Tak? Absolutnie nie unieważnia koalicji. Będziemy wspólnie realizowali ten program. I co ważne, nie tylko program Wszystko dla Gdańska, ale też części programu Koalicji Obywatelskiej. Miasto musi funkcjonować mimo tej ogromnej tragedii, bólu w sercu, który cały czas mamy. Czas niestety nie stoi w miejscu. Są pewne rzeczy, które trzeba realizować. Ta sesja jest taka
taka, powiedzmy, mocno okrojona z pewnych uchwał, których nie chcieliśmy tutaj z różnych względów wprowadzać. Natomiast no, są te najważniejsze pierwsze uchwały, takie jak chociażby dotycząca uchwała budżetu obywatelskiego, czy zmian powołania komisji takiej doraźnej w sprawie reformy rad dzielnic. Zaraz do tych uchwał dojdziemy, ale wspomniała Pani, że były uchwały, czy uchwała, tak, projekty oczywiście, które zostały zdjęte z porządku, ponieważ co, wzbudzałyby niepotrzebne emocje w tej sytuacji? Tutaj duży ukłon w stronę radnych Koalicji Obywatelskiej. No jest taki czas, że my potrzebujemy jeszcze troszeczkę jednak refleksji. Nie chcemy podchodzić do tematów bardzo trudnych w sytuacji, kiedy większość z nas jeszcze jest w żałobie. No tutaj obietnica radnych Klubu Koalicji Obywatelskiej jest taka, że w tym miesiącu nie, zresztą to widać już w porządku obrad, natomiast do tematu jak najbardziej wracamy w lutym. Zdecydowanie tak. No, w dzisiejszej atmosferze musimy powoli przejść do pracy takiej normalnej, roboczej, natomiast w tak szczególnych okolicznościach, w tak szczególnych nastrojach poruszanie tematów, które wywołują kontrowersje w obu kierunkach. Dzisiaj uważaliśmy po prostu za niestosowny i przenieśliśmy tematy, które mogą wywoływać dyskusje emocjonalne, dyskusje, które mogą być dla niektórych trudne, na sesję w lutym. Wszystkie ważne, również drażliwe tematy chcemy procedować. Będziemy robili to w lutym już na kolejnej sesji. Mam nadzieję, za miesiąc po jestem prostu przekonany, tak, że na kolejnej sesji w lutym ta atmosfera będzie zupełnie inna. Czy chodzi tutaj między innymi o sprawę pomnika księdza Jankowskiego? Tak, no tutaj jest kwestia pomnika księdza Jankowskiego, kwestia nazwy skweru księdza Jankowskiego i kwestia tytułu honorowego obywatela miasta Gdańska. Aha, bo byłyby to trzy odrębne projekty uchwał, tak? Dwa. Ja tutaj bym doprecyzowała, jeżeli chodzi o pomnik, tu sytuacja się nie zmienia. Miasto Gdańsk nadal nie jest właścicielem tego pomnika i tutaj pani prezydent podjęła się dalszych negocjacji z fundatorami tego pomnika i tak naprawdę no, my tą sprawą tak do końca nie będziemy się zajmować, tylko właśnie nazwą skweru i honorowym obywatelem. Natomiast tutaj pozostawiamy pani prezydent Dulkiewicz pole jakby do manewru, do rozmów, do negocjacji. Mam nadzieję, że sprawa zakończy się pozytywnie. W kwestii samego pomnika jeszcze kilka tygodni temu mieliśmy przygotowane i też zaczęliśmy wspólne rozmowy na temat tego, aby Rada Miasta Gdańska w sposób również formalny wypowiedziała się co do swojej woli w kontekście usunięcia pomnika księdza Jankowskiego. Te rozmowy zostały przerwane przez zabójstwo pana prezydenta. Dzisiaj sytuację mamy nieco inną. Chcemy również, żeby kwestia pomnika była również przedmiotem zainteresowania radnych w takiej czy innej formie. Natomiast ja jestem przekonany co do tego, że pani prezydent Dulkiewicz być może już przed sesją, która będzie miała miejsce w lutym, no, poczyni takie ustalenia z fundatorami tego pomnika, który jest zlokalizowany na miejskiej działce, z prywatnych funduszy, prywatnych osób, które pozwolą na wyeliminowanie tego obiektu z przestrzeni publicznej. Mamy miesiąc dłużej na takie rozmowy. Myślę, że też atmosfera, która jest obecnie po śmierci pana prezydenta. Ja mam nadzieję, że wszystkie strony sceny politycznej i szeroko pojętego życia publicznego, w tym również fundatorów tego pomnika, być może skłoni do tego. Pan prezydent miał dosyć jasne przekonanie co do tej kwestii. Mam nadzieję, że skłoni też do podjęcia konkretnych działań. Natomiast jedno jest pewne, że na sesji w lutym będziemy procedowali kwestię usunięcia nazwy skweru i kwestię honorowego obywatelstwa. Czy sprawa księdza Jankowskiego, tak ogólnie nazwijmy ten temat, czy ona jest przedmiotem konsultacji między klubami? Czy na przykład państwo rozmawiają w jakiś sposób również z Klubem Prawa i Sprawiedliwości? My wczoraj mieliśmy okazję spotkać się po raz pierwszy na wspólnym klubie Koalicji Obywatelskiej i
wszystko dla Gdańska. Oczywiście pracujemy jako dwa osobne kluby, natomiast w wyniku zawartej koalicji postanowiliśmy od czasu do czasu się spotykać, no i po prostu pewne rzeczy sobie ustalać, żeby być pewnym, czy te kierunki, które wybraliśmy sobie wcześniej, są dobre, czy może należy coś zmienić. No po prostu takie zwykłe robocze spotkania, które mają ogromne znaczenie. Takie spotkanie miało się już odbyć między innymi właśnie w kwestii prałata Jankowskiego z udziałem pana prezydenta we wtorek. Niestety we wtorek oczywiście wcześniej się wydarzyła ta tragedia, we wtorek już nie mogliśmy się spotkać z panem prezydentem, ale na prośbę pani prezydent Dulkiewicz spotkaliśmy się wczoraj. Na razie tak delikatnie o tym rozmawiamy. My też jako szefowie klubu będziemy się spotykać. Ja też przygotowałam już klub na 18 lutego, będzie taki merytoryczny z udziałem osób, które znały prałata Jankowskiego, ale też publicystów, dziennikarzy, naukowców, którzy przybliżą członkom klubu te trudne sprawy, o których ostatnio tak często rozmawiamy. Rodzaj konsultacji społecznych? Tak. No tutaj, jak my jako Klub Koalicji Obywatelskiej już na wcześniejszych posiedzeniach dosyć jasno i jednoznacznie się w tej kwestii wypowiadaliśmy, ale jest to przedmiotem rozmów, które toczymy z panią przewodniczącą i myślę, że patrzymy w tym samym kierunku zdecydowanie. Mamy tutaj jako Klub Koalicji Obywatelskiej jasne, zdecydowane stanowisko. Myślę, że na tej sesji w lutym będzie konsensus taka, żeby klub Wszystko dla Gdańska jeszcze, również poparte rozwiązania. Jeszcze w lutym przed tą szóstą, kolejną sesją będziemy mieli okazję o tym porozmawiać. Dzisiaj skupimy się jeszcze na tych dwóch tematach, które zdaniem Państwa są najważniejsze, będą najważniejsze w czwartek. Jeden to projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Gdańska. Co to w praktyce oznacza? To w praktyce oznacza spojrzenie nieco na nowo na budżet obywatelski, ulepszanie budżetu obywatelskiego, wprowadzanie nowych rozwiązań. Uważamy, że budżet obywatelski jest tym świetnym narzędziem, które daje mieszkańcom możliwość realnej partycypacji w tym, jak są podejmowane decyzje, jakie projekty są realizowane. Jest kilka ważnych zmian, jest może o kwestiach technicznych, tak w bardzo dużym zarysie, no mamy też takie duże zmiany jak możliwość jakby współpracy co do terenów, które nie są terenami miejskimi i tak jak to w innych miastach się dzieje, zawierania umów co do kwestii projektów budżetu obywatelskiego również poza terenami miejskimi. Co to znaczy, że projekty budżetu obywatelskiego, które dotąd mogły być, rozumiem, realizowane tylko na terenach miejskich, na gruntach miejskich, teraz na przykład na gruntach spółdzielczych będą mogły, tak? Tak, dokładnie. Dokładnie. I to jest istotna zmiana. Jak Państwo Gdańszczanie wiedzą zapewne, że no, na przykład Żabianka z trudem, prawie cała jest spółdzielcza, czy Piecki Migowo, ciężko byłoby tam znaleźć tereny miejskie. To szczególnie w tych dzielnicach to przyniesie owoce, tak? Tak, oczywiście, dlatego że no, chociażby taki klasyczny plac zabaw na terenie spółdzielczym będzie mógł powstać. Wcześniej takiej możliwości nie było, ale tam dużo takich też zmian innych usprawniających. No tutaj nad tymi zmianami pracował wiceprezydent Piotr Borawski, który z tym budżetem związany jest od wielu lat. Od samego początku w zasadzie w Gdańsku. Tak, dokładnie. No, od samego początku był jednym z pomysłodawców tak naprawdę tego wprowadzenia tego budżetu obywatelskiego. Ja pamiętam jeszcze takie wyjazdowe spotkanie radnych z prezydentem Adamowiczem, gdzie po prostu przekonaliśmy go o potrzebie wprowadzenia tego budżetu. Już wcześniej taki budżet na przykład działał w Sopocie. Mieliśmy wtedy w swoim zespole też radnego Skwierawskiego, który był asystentem prezydenta Karnowskiego, także on też tak bardzo za tym budżetem był. Dzisiaj ten budżet mocno się rozwija, z roku na rok zwiększamy też oczywiście fundusze, ale też coraz więcej osób się angażuje w pisanie projektów, w głosowanie, także takie odgórne jakby wprowadzanie budżetu w Gdańsku już nie jest potrzebne, tak? Dokładnie. W zeszłym roku mieliśmy ten problem z liczeniem głosów. Czy Państwo mają poczucie, że ta sytuacja została już zażegnana i nie powinno być takich niespodzianek?
No ja myślę, że nowy system informatyczny wyeliminuje takie sytuacje, co jest ważne, że też wydaje mi się, że udało się to jakoś wytłumaczyć mieszkańcom i spowodować troszeczkę tak, żeby znowu uwierzyli w ten budżet obywatelski, tak, bo to też nie wpłynęło aż tak radykalnie na składanie wniosków, mam nadzieję, że nie wpłynie też na frekwencję. No to była sytuacja niezależna od nas, nikt tego nie mógł się spodziewać. Ja cieszę się, że tak szybko prezydent i osoby odpowiedzialne podjęły kroki, żeby to wszystko wyprostować, tak? Bo to też jest kwestia zaufania społecznego wobec tego projektu. Tak, ja z kolei słyszę wiele głosów mieszkańców, którzy mówią, że ta, nazwijmy to wprost, wpadka, która miała miejsce, na pewno była nauczką dla w głównej mierze wykonawców, czy też osób, które podejmują się już później technicznie wykonania tego, bo pamiętajmy, że to nie jest kwestia, niekoniecznie jest kwestia decyzji takich na poziomie politycznym, tylko samego wykonania. I zauważam, że mieszkańcy mówią o tym, że są przekonani, że w kolejnych latach to się nie powtórzy po tym, jak dużą wpadką to było, ale też udało się tę sytuację jakoś rozwiązać pozytywnie dla mieszkańców i nie zauważyłem, ażeby ktokolwiek mówił, że nie odda głosu w budżecie obywatelskim, bo nie ufa. Tak? Także takich, przynajmniej do mnie takie głosy nie dotarły i myślę, że i ta najbliższa edycja i edycje w kolejnych latach budżetu obywatelskiego będą pozytywnie odbierane przez mieszkańców. Te zmiany, które wprowadzamy, też mają właśnie temu służyć, ażeby uwzględniać uwagi mieszkańców, oczekiwania mieszkańców. Też więcej kwestii takich proceduralnych jest przenoszonych, taka kwestia czysto prawna zarządzenia prezydenta do uchwały Rady Miasta Gdańska, czyli nadajemy tej całej procedurze nieco wyższą rangę w świetle tego, jakim aktem prawnym to przyjmujemy. I myślę, że to wszystko wpłynie pozytywnie i na funkcjonowanie budżetu obywatelskiego i na zaufanie mieszkańców do tej instytucji, z której widać, że bardzo chętnie korzystają. Drugi z tych ważnych tematów to projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw reformy jednostek pomocniczych miasta Gdańska i ustalenia zakresu jej działania. Tak, tutaj w programie Koalicji Obywatelskiej znalazły się ważne postulaty związane z radami dzielnic. Program Wszystko dla Gdańska też uwzględniał dużą rolę rad dzielnic w funkcjonowaniu miasta. I chcemy, aby ta komisja, która będzie składała się w dużej mierze z osób, które dotychczas były w radach dzielnic, a dzisiaj są w Radzie Miasta, ażeby wypracowała takie rozwiązanie, które ulepszą funkcjonowanie rad dzielnic. Też musimy pamiętać o tym, że głosami radnych Platformy Obywatelskiej pod koniec ubiegłej kadencji został zwiększony trzykrotnie budżet rad dzielnic. To jest bardzo, bardzo duża zmiana, która daje realne, nowe narzędzie radom dzielnic do tego, ażeby realizować różne projekty, które są blisko ludzi, blisko mieszkańców, te najbardziej najmniejsze, ale często najbardziej ważne dla mieszkańców projekty. Z kolei komisja ma zająć się kwestią reformy, czyli przemyśleć, przedyskutować, jakie zmiany należy wprowadzić. Natomiast zauważmy, że to ma być reforma rad dzielnic, a nie, tak jak było w poprzedniej kadencji, wypracowanie zmian w statutach dzielnic, ponieważ ta reforma, chcielibyśmy, aby prace tej komisji doprowadziły również do przedyskutowania z radnymi dzielnic, z mieszkańcami tego, jakie potrzeby zmian widzieliby nie tylko po stronie rad dzielnic, ale też po stronie jednostek miejskich, po stronie Urzędu Miejskiego, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Gdańskich Nieruchomości. I oczywiście tutaj pani prezydent będzie miała kluczową rolę, jeśli chodzi o kwestię leżącą po stronie jednostek miejskich, ale chcielibyśmy, żeby ta komisja w taki miękki sposób też przygotowała pewne rekomendacje, które pani prezydent będzie mogła wcielać po to, żeby ta współpraca radnych dzielnic, rad dzielnic z jednostkami miejskimi była jak najlepsza. Pani radna Dunajewska. Tak, ważne jest jeszcze to, że ta reforma oczywiście, jeżeli by nam się udało wszystko pięknie posklejać, wejdzie od kolejnej kadencji działania prezydenta i Rady Miasta. Natomiast my już niejednokrotnie podchodziliśmy z różnych
też praktycznych względów właśnie do zmiany statutu. To będzie pierwsze takie systemowe podejście. Mam nadzieję, że też uda się porozmawiać o granicach i dzielnicach. Kolejny etap, to jest bardzo istotne, ponieważ no już jakby ja jeszcze wcześniej byłam w radną Platformy Obywatelskiej, już wtedy w poprzedniej kadencji staraliśmy się delikatnie sugerować, że być może no nie jest dobrze, że granice dzielnic przebiegają na przykład w połowie bloku, tak? Są takie przypadki. Są takie przypadki. To jest stary, bardzo archaiczny moim zdaniem podział administracyjny, gdzie jedna dzielnica Chełm, tak, Górne Tarasy, no mieliśmy okazję oczywiście podzielić ją troszeczkę, tak? Orunia Górna, Orunia Dolna. Natomiast jest gigantyczna. Orunia Górna i Orunia, nie ma Oruni Dolnej. Tak. No ale to taki archaizm. Natomiast no, są też dzielnice, które no, zbliżają się, powiedzmy, ze względów demograficznych, że ludzie się wyprowadzają, migrują, umierają, powiedzmy, do 5000. No i o tym trzeba pomyśleć. Czy my chcemy małe dzielnice, czy my chcemy gigantyczne dzielnice? To też jest bardzo ważne i ja myślę, że w trakcie tych prac o tym eksperci też będą rozmawiać. Tak, to ma być też kolejny etap, tak? Czyli byśmy najpierw porozmawiać o tym, jak dzielnice mają funkcjonować, jak powinny jednostki miejskie funkcjonować w relacjach z dzielnicami, a w kolejnym etapie otworzyć temat właśnie kwestii zmiany granic. I tutaj myślę, że bardzo duże znaczenie będzie miał fakt, że w tej kadencji, szczególnie w wielu radnych miasta, wywodzi się z rad dzielnic, dzięki czemu widziało, jak funkcjonują dzielnice na... Przepraszam, pan skromnie nie wspomina, ale pan sam jest jednym właśnie z radnych, którzy miasta uczyli się poprzez pracę w Radzie Dzielnicy. Tak, przez dwie kadencje w Radzie Dzielnicy Brzeźno, przez dwie kadencje jako przewodniczący zarządu Dzielnicy Brzeźno, ale to nie jest tylko jedna osoba, to nie jestem tylko ja, jest wielu radnych miasta, którzy właśnie mają doświadczenia z Rad Dzielnic i z tych mniejszych, i z tych większych, bo tutaj absolutnie nie będziemy podejmowali żadnych kroków na siłę przeciwko dzielnicom. Tak? To nie jest tak, że my chcemy jakoś narzucić swoją wizję. Chcemy poznać zdanie samych radnych dzielnic, bo są małe dzielnice takie, które chcą zachowania swojej tożsamości i mimo tego, że liczą bardzo niewielu mieszkańców, nie wyobrażają sobie łączenia ich z większymi dzielnicami. Z kolei no, jakby funkcjonowanie, też kwestia tych narzędzi prawnych, które rady dzielnic mają przy małej dzielnicy, jest zupełnie inna jak przy takiej dzielnicy dużej, która liczy kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Też budżet jest istotny, tak? Bo dzisiaj ten budżet jest zwiększony, ale były takie sytuacje wcześniej, że chociażby na Olszynce, czy Rudnikach, czy Krakowcu Górkach Zachodnich, no ciężko było kilka ławek za te pieniądze kupić. No i dzisiaj oczywiście ten budżet się zwiększa, to też jest bardzo istotne. Natomiast no, trzeba też jakoś usprawnić działanie tych małych dzielnic, za którymi ja też jestem, bo to są takie małe sąsiedztwa, ludzie się tam znają, lubią, czują się, utożsamiają się wręcz z tymi dzielnicami. Jak gdzieś tam sygnały czasami szły, że my chcemy te dzielnice łączyć, czy chcemy coś zmieniać, ja to ludzie nie będzie zadowoleni. Problem z dużymi dzielnicami jest większy niż z tymi małymi, tak? Jeśli chodzi o jakieś zmiany, kwestie do modyfikacji. Raczej dzielić niż łączyć. I chodzi o to, że duże jest no, troszkę trudno ustawne i trudne w zarządzaniu. Małe to są mniejsze społeczności, lepiej zintegrowane, lepiej współpracujące chyba. My mamy w programie coś takiego jak sąsiedztwo, tak? Bo dzielnice to jest jedna kwestia, a w tych 50 punktach prezydenta Adamowicza była też mowa o tak zwanych sąsiedztwach, których będzie enta ilość, na przykład 72 sąsiedztwa. Czyli jeszcze taka dzielnica mogłaby być podzielona na sąsiedztwo. Jak zwykle, jak za każdym razem, jak co miesiąc, czasem dwa razy w miesiącu będziemy jako portal Gdańsk.pl tę sesję Rady Miasta Gdańska relacjonować na żywo. Będzie to do obejrzenia na portalu. Może gdybyśmy spróbowali określić ramy czasowe. Sesja zacznie się o godzinie 9, a ponieważ porządek jest okrojony, to państwa zdaniem do której godziny może potrwać? No myślę, że do 12, bo oczywiście jeszcze będziemy mieli wspomnienie, pani prezydent przygotuje wspomnienie o panu prezydencie Adamowiczu. Będą oczywiście oświadczenia klubowe,
W związku z tym tak przewidujemy mniej około więcej południa, do, około południa powinno się skończyć. To wspomnienie o prezydencie Adamowiczu na początku czy na koniec sesji? Ja myślę, że na początku, tak to mniej więcej będzie zaplanowane. Dziękuję Państwu za wizytę w studio. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli pani Beata Dunajewska, przewodnicząca Klubu Radnych Wszystko dla Gdańska. Dziękuję bardzo. Pan radny Cezary Śpiewak-Dowbor, przewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. I nasze spotkanie, nasz program był poświęcony sesji Rady Miasta Gdańska, która się odbędzie w czwartek, 31 stycznia. Rozpocznie się o godzinie 9 i przypomnę, że portal gdańsk.pl jak zwykle będzie transmitował przebieg sesji na żywo. Serdecznie zapraszam. Państwo radni powiedzieli, że ta sesja powinna trwać mniej więcej do godziny 12, więc proszę sobie zarezerwować czas w czwartek od 9 do 12. Na pewno warto sesję zobaczyć, warto się interesować sprawami swojego miasta. Dziękuję za uwagę. Roman Daszczyński.